odzyskiwali zdrowie. Mało tego, nie ludzie, tylko pierwszy. No to to już to w ogóle. No jest kilka fragmentów w Piśmie Świętym, że stajemy z bezradnie rozłożonymi rękami. Nie wiadomo, o co chodzi. Wyobrażają sobie Państwo, jak oni tu leżeli i tylko jak wąż w żabę hipnotyzujący, gapili się w ten jeden punkt, czekając, aż wreszcie pojawi się bulgotanie. A wreszcie jak się pojawiło, to trochę tragikomiczny obraz. No, jeden przez drugiego, ślepy, kulawego, potrącając się, przewracając, byle dotknąć, byle pierwszy. Druga sprawa, pytanie Pana Jezusa, a mnie się wydaje, że trochę też mam poczucia humoru, ale Jezus ma specyficzne. Ten człowiek 38 lat tu leżał, a Jezus go pyta, czy chcesz stać się zdrowym. No przecież 5 minut mnie boli. Ma Pani afat może? 5 minut mnie boli, a 38 lat. A Jezus go pyta, czy chcesz stać się zdrowym. Proszę pokazać kogoś, kto powie, że nie chce. No to może mu to pytać. Ostatecznie to z jakiego człowieka, z jakiego Boga człowiek wierzy. Po to to cała modlitwa prośby. Po to, żeby Boga poinformować o tym, że o czym on nie wie. No nie, no Jezus też był drogi, żeby modlił się jednak. Zabierz ten człowiek ode mnie, prawda? Ale wszystko nam ostatecznie według Twojej woli. Co ty? No, uzdrowienia tego człowieka. A 150 lat po nim stanęło tutaj, to są resztki właśnie tego, co stanęło tutaj, w sanktuarium pogańskim, ku czci patrona sztuki medycznej, Asklepiosa Eskulapa. W różnych miejscach basenu Morza Śródziemnego były rozsiane, między innymi tutaj należało na miejscu złożyć w ofierze ku czci tego bożka pogańskiego czarnego kozła, lokalnym kapłanom dać do oprawienia to zwierzę i samemu przespać się w tutejszym domu pielgrzyma, gdyby przykrytym tą skórą kozła, ofiary ku czci Eskulapa. I to, co ci się przyśniło tej nocy, rano miałeś kapłanom przedstawić celem interpretacji. To znaczy, co bóstwo mówi w temacie, który się powrotu do zdrowia, zakonu przez człowieka. Idziemy teraz do głównej drogi i w prawo. Nie robimy przerwy i długo jeszcze nie będzie przerwy. Ponieważ w zasadzie już nie teraz, ale zbliżamy się do drogi krzyżowej. To nabożeństwo doprowadzi nas do Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania ponownie, ponieważ tam są ostatnie stacje. Nam udało się wejść do kaplicy Grobu Zmartwychwstania, ale nie byliśmy na Karwarii. Lub właśnie, jak już będziemy odprawiać nabożeństwo, no to postaramy się wejść na Karwarię, stojąc w kolejce, albo raczej będzie kolejka. Ostatnie stacje będziemy rozważać, stojąc w kolejce. Zanim się rozpocznie droga krzyżowa, Państwo mają w programie jeszcze taki punkt o łacińskiej nazwie się chce pomóc. Właśnie teraz tam chcemy się zatrzymać, dopiero potem rozpocznie się nabożeństwo. $12
Niesamowite. Zdrowie dopisuje, mogę dzięki. Finansowo też człowieka było na wyjazdach. No. Też by było stan. Nie można pojechać do Mekki od wystąpienia życia. Raz bym na lewo uciekał raczej. Wrócił do siebie, do rodziny, do domu, do swojego zawodu, uprzedniego. Gdyby nigdy nic nie miał, że stanowiłoby to na ja zaczekam, żeby ta się dobrze wykręcić. Bardzo dobrze.
Jakkolwiek to brzmimy na lewo. My w jedynym posiłku. Ławka jest zimna? Ławka jest zimna.
Siedzące są miejsca, siedzące można skorzystać. No i co dalej jest? Teraz wielki, tu jest małe pomieszczenie, to może bez mikrofonu nawet. Kiedy umarł Herod Wielki, jego trzej synowie podzielili między siebie jego ziemię. Tu, gdzie my jesteśmy, Judea, nieco na północ, wyżej Samaria, znalazła się pod rządami Heroda Archelausa. Po 10 latach prawdopodobnie nie wywiązywał się w stosunku do Rzymu albo z płacenia podatków, albo z dostarczania ludzi do armii. Rzymianie go zdjęli z urzędu, ustanowili własnych namiestników, osobach, prokuratorów. 15 ich było, Poncjusz Piłat, 5 z kolei, 26 do 36 lata sprawowania tego urzędu. Znajdujemy się na terenie twierdzy Antonia, którą wybudował jeszcze Herod Wielki, potem przejął Archelaus, a potem przejęli prokuratorzy. Oni na co dzień mieszkali w Cezarei Palestyńskiej. Byliśmy tam, natomiast przenosili się do Jerozolimy na te przede wszystkim żydowskie święta pielgrzymkowe. Dlaczego? Bo to były nie tylko imprezy o charakterze religijnym, ale także mocno patriotycznym i wystarczyło tylko jakieś hasło, nawet jakiegoś prowokatora tylko, a już oni powstawali przeciwko rzymskiemu okupantowi. No więc, choć są pewne rozbieżności co do tego, w którym miejscu w Jerozolimie prokuratorzy mieszkali na co dzień, czy to było przy Bramie Jawskiej, gdzie kiedyś stał pałac Heroda Wielkiego, czy tu w twierdzy Antonia, skoro oni tutaj przyjeżdżali, prokuratorzy, po to, żeby mieć nadzór nad przebiegiem święta, to raczej logiczne i rozsądne wydaje się, że chcieli, że zatrzymywali się blisko świątyni. Twierdza Antonia przylegała do północno-zachodniego narożnika świątyni. Wystarczyło tylko podejść do parapetu, wyglądać przez okno, co się dzieje na dziedzińcach świątyni. Jeżeli jakieś zamieszanie, rozruchy, sygnał dla wojska, wkraczali do akcji i pacyfikacja. Więc prawdopodobnie prokuratorzy mieszkali jednak tutaj, bo było i bezpiecznie w tej twierdzy Antonia, i wygodnie, jak to pisał Józef Flawiusz, według najwyższych standardów architektury wnętrz tamtych czasów. No i teraz oczy nasze kierują się, no za moment jeszcze, to są też oryginalne kamienie, nie też, bo jak szliśmy rano do Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania przez te jeszcze wtedy nieczynne bazary, no to fragmenty też były wyłożone tego typu rzymskimi kamieniami z wydrążonymi kanalikami do odprowadzania deszczówki do zbiorników, czy też, zwłaszcza tam to widać za balustradą, są ponacinane w poprzek te kamienie, żeby ułatwiały poruszanie się głównie zwierząt pociągowych, żeby się nie ślizgały te kopyta. Czyli oryginalne z czasów Jezusowych, jeszcze przed Jezusowych, przyprowadzają w piątek rano do Piłata Jezusa po wyrok skazujący. Wiedzą, że nie mogą formułować zarzutów typu, że czynił się Synem Bożym, no bo akurat to Piłata to mało obchodziło. Jaką skargę wnosicie przeciwko niemu? No to prawda, wymijająco. Nie? Gdyby nie był złoczyńca, nie przyprowadziliśmy nic konkretnego. Nie? Tylko coś zrobił, nie wiadomo co, ale gdyby nie był, to byśmy go nie przyprowadzili. No ale konkrety, tak? Konkrety. No wichrzyciel społeczny. Okej. No wzywał do niepłacenia podatków Cezarowi. No, już się to Piłatowi musiało nie podobać. Nie? No ale jednak. Ktoś coś wspominał, że wspominał o zburzeniu świątyni. Tak? Są świadkowie. Coś mówił, zburzcie świątynię. Może jakiś zamach terrorystyczny przygotowywał.
No bo w naszym języku to jest zamach terrorystyczny. Zbożcie świątynię. Jakoś zapomnieli dodać, że uzupełnił, a ja wzniosę ją na nowo. Nie? W 3 dni nawet. Wszystko to po Piłacie, jak woda po kaczce, on przystępuje do rozmowy z nimi z pozycji wyższości. Co oni mi znowu paletę zawracają? Czego chcą? Oto z innej flanki. Mówią, czynił się królem żydowskim. Piłacie, ten człowiek czyni się królem żydowskim. Piłat nie był to osobą prywatną. On reprezentował Rzym. Czy Tyberiusz o tym wie? Czy Tyberiusz wyraził na to zgodę? Czy to jest jakiś uzurpator? Już z pozycji wyższości, już Piłat na grząskim gruncie, a oni świetni psychologowie, widząc jego niepewność, kolanem do muru, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. W tamtych czasach być nieprzyjacielem Cezara w zasadzie oznaczało, masz spisany testament? I w rozmowie Piłat został doprowadzony do momentu życia albo jego, albo twoje. Nam nie wolno nikogo zabić, a świętego Szczepana kto ukamienował? To za zgodą Rzymu? Prokuratora? Cudzołożnicę pochwyconą na gorącym uczynku prowadzili na ukamienowanie za zgodą prokuratora? Jezusa w Nazarecie chcieli strącić za zgodą prokuratora? Samosąd przecież wielokrotnie, lincz. Nam nie wolno nikogo zabić. Nie. Poza Cezarem nie mamy króla. Fu! A powstanie to kto wzniecał co chwileczkę przeciw Rzymowi, przeciw cesarzowi? Nie, poza Cezarem nie mamy króla. Pomyślałby kto? Po co kazał najpierw go ubiczować, a potem ciąg dalszy przewodu sądowego? Żadnej winy nie udowodniono. Co on chciał uzyskać? Skruszyć? Może oczekiwał, no dobra, tyle wystarczy. No nie. Oni przyszli do Piłata, nie że zabij go, tylko ukrzyżuj. On ma konkretnie, nie przez ścięcie, nie ubiczowanie na śmierć, uduszenie, nie, konkretnie przez ukrzyżowanie. I Piłat w rozmowie z Jezusem, zdziwiony, takiś hardy, nie chcesz mówić ze mną? To nie wiesz może, kim ja jestem? Ty nie słyszysz, czego żądają dla ciebie? A może ty nie wiesz, co to jest skrzyżowanie w ogóle? Cycero, pierwszy wiek przed naszą erą. Od maleńkości w kulturze rzymskiej wykowany. Mówię, najbardziej odrażająca rzecz, najbardziej bolesna jednocześnie dla skazanego. Zacząłem, w autobusie nie zdążyłem. Na podstawie tych wykopalisk i walkami wtali. Skończyłem, gdy przybijano na miejscu egzekucji do tej belki poziomej gwoździami nie przechodzącymi przez środek dłoni, ani nawet nie przez nadgarstek, tylko między łokciem a nadgarstkiem, między tymi dwiema kośćmi tutaj, zaklepywane z drugiej strony i dopiero przystawiany do belki pionowej, nie gdzieś wciągany wysoko. Nawet na potwierdzenie tego setnik przebił bok Jezusa, a Rzymianie się posługiwali włóczniami dwumetrowymi. To nie były macedońskie, czterometrowe. A skoro dwumetrowe, to takiej wysokości. Nie za końcóweczkę gdzieś trzymał, tylko, krótko mówiąc, ukrzyżowany wisiał stosunkowo nisko. Może go przystawiali, może tylko na kamień wchodził. Prawda? Łączyli poziomą z pionową, drewienko pod siedzeniem. Co wszystko wnioski z tych wykopalisk tutaj w Givat HaMiftar. Co do nóg, nie wiadomo, czy jednym gwoździem nałożone na siebie, czy dwoma gwoździami na ściance frontowej belki, czy na bocznej. Akurat nie zachowała się ta część. I teraz był najgorszy moment, kiedy odwiązywali te liny, bo cały czas jeszcze ciężar ciała opierał się na tych linach, na rękach przymocowanych linami do belki poziomej. Odwiązywali liny i co się działo? Ciężar ciała już nie na linach, tylko na tych gwoździach, stosunkowo niewielki punkcik, rozorywały przedramię aż do nadgarstka. A biczowanie wcześniej, jeżeli trafił pierwszy raz w to miejsce, no to rozcinał skórę.
Drugi raz już wchodził w tkankę miękką. Trzeci, czwarty do kości. Biczowanie zawsze poprzedzało krzyżowanie. Koronowanie cierniem, no to była taka prywatna inicjatywa. Tego procedura nie przewidywała. Do dzisiaj rośnie ta roślina, nawet w Polsce. Głożyna się nazywa. Cicipus pinacristi. Jakiś czepiec, trzeba sobie wyobrazić, że żebyś podczas drogi nie odpadł od głowy, no to nasadzony. Ten płaszcz purpurowy to tak samo i własna inicjatywa, ale akurat znana skądinąd z kultury rzymskiej. Dlaczego? Dlatego, że jak składano zwierzę w ofierze ku czci jakiegoś bożka pogańskiego, no to zanim, że tak powiem, trafiło to zwierzę pod nóż, proszę sobie wyobrazić, oni czynili tego zwierzaka, czy to był kozioł, czy to był baran, cokolwiek, ubierali w chlamidę, no w tam taką płaszcz, prawda, ten rzymski, i czynili swoim dowódcą. No strasznie prymitywna zabawa, aż się w głowie nie mieści, ale są na to świadectwa, że właśnie tak robili. I proszę zwrócić uwagę na Jezusa. On przeznaczony już był, zawyrokowano Jego ukrzyżowanie. Ubrali Go w płaszcz. Tak jak przy innych okazjach, to zwierzę przeznaczone na ofiarę. Płaszcz purpurowy. Nie każdy miał szaty barwione purpurą. Czyli tym ślimakiem z Morza Śródziemnego, Hexaplis trunculus, że jak tą miazgę się ze ślimaka zrobi, zostawi na słońcu, to się dostaje błękitny kolor, a jak w ciemności, no to ten taki purpurowy bardziej. Tylko u arcykapłana, na tych frędzlach takich wystających, no i na płaszczu oficera. Nie byle tam jakiś szeregowy w legionach rzymskich z kontubernii, to nie miał prawa nosić szat zdobionych purpurą. Czyli to, że Jezusa ubrali w taki płaszcz, to jakiemuś oficerowi to zabrali. No i gra w króla, też ciekawe. Na tym oryginalnym miejscu, gdzie my jesteśmy, tutaj za tym filarem, jest przesłonięty fragment posadzki, no z taką ryciną słabo widoczną, ale naukowcy rozpoznają tutaj taką starożytną grę w króla. Tam jest literka B, Bazileos, król. Rzucanie kostką, kto pierwszy stanie, troszkę jak Chińczyku, swoim kamyczkiem, swoim piątkiem na głowie, na koronie króla, ten zwycięża. Ciekawe, że akurat ta gra znajduje się tutaj, gdzie wszystko wskazuje na to, że mieli do czynienia z Jezusem, który się czynił królem żydowskim. Może właśnie nawet w ten dzień, gdy rozpatrywali jego przypadek, być może nawet wtedy wygrawerowali. No właśnie to, co dzisiaj tutaj możemy oglądać. Ostatecznie czym się to skończyło wszystko? A tam, pomyślał sobie pewnie Piłat. Jeden więcej, jeden mniej. Umywam ręce. Mateusz napisze słowa Żydów jeszcze. Krew Jego na nas i nas, syny nasze.